Matka i córka mają odpowiedzieć za usiłowanie uśmiercenia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im nawet 5 lat więzienia. Początkowo 60-latka i 22-latka usłyszały zarzuty z artykułu 35 punkt 1 ustawy o ochronie zwierząt, czyli usiłowania uśmiercenia zwierzęcia. To przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Po przeanalizowaniu zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego, prokuratura rejonowa w Piasecznie zleciła policji zamianę kwalifikacji prawnej czynu, o który podejrzane są kobiety. Jak poinformował PAP, komisarz Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie mają odpowiadać za usiłowanie uśmiercenia szczeniaka ze szczególnym okrucieństwem. Ustawa określa, że taki czyn zagrożony jest karą od 3 miesięcy do lat 5 więzienia. Prokurator Karol Borchulski z prokuratury rejonowej w Piasecznie powiedział PAP, że po zmianie kwalifikacji czynu prokuratura będzie wnioskowała o to, aby obie podejrzane zostały poddane obserwacji psychiatrycznej, bo czyn, którego dokonały z takim okrucieństwem, budzi podejrzenia co do ich stanu psychicznego. Zdarzenie miało miejsce 15 sierpnia przed południem. Kobieta spacerująca przy jeziorku w okolicy Moczydłowa zauważyła, jak dwie kobiety nad stawem kopią w worek i próbują zanurzyć go w wodzie. W worku na gruz budowlany był kolejny worek foliowy, a w nim zakrwawiony kilkumiesięczny pies. Łapy miał skrępowane taśmą klejącą. Do worka wrzucono także duży kamień. Bestialstwo niektórych ludzi naprawdę nie zna granic. Czy jednak kara, którą kobiety otrzymają za swoją zbrodnię, jest adekwatna do popełnionego czynu? Dajcie znać w komentarzach, jaką karę wy byście przewidywali i nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału, jeśli zawsze chcecie być na bieżąco. Tymczasem jednak się żegnam, do usłyszenia już wkrótce.